Warszawa, miasto o bogatej i burzliwej historii, skrywa w swoich zakamarkach niezliczone opowieści niesione wiatrem. Wśród tętniących życiem ulic i nowoczesnych budynków prześwitują fragmenty minionej epoki, przypominając nam o niezłomnym duchu miasta. Jednym z takich miejsc, zieloną oazą w sercu Warszawy, jest Ogród Saski. To coś więcej niż park. To żywy testament historii, miejsce, gdzie echa śmiechu i muzyki mieszają się z szelestem liści. Założony na początku XVIII wieku Ogród Saski oferował wytchnienie od miejskiego zgiełku. Był świadkiem wielkich uroczystości i intymnych chwil, stając się integralną częścią warszawskiej tkanki społecznej. Sercem ogrodu był wspaniały Pałac Saski, symbol władzy i prestiżu, goszczący w swoich bogatych wnętrzach królów i dygnitarzy. Na przestrzeni wieków Ogród Saski i Pałac Saski były świadkami burzliwej historii. Od powstania jako królewskiego ogrodu, po przekształcenie w park publiczny, pozostał ulubionym miejscem pokoleń warszawiaków. Było to miejsce na spokojne spacery, romantyczne spotkania i beztroskie popołudnia dla dzieci. Ogród z zadbanymi trawnikami, kolorowymi kwietnikami i zacienionymi alejkami zapewniał spokojną ucieczkę od miejskiego zgiełku. Pałac Saski, arcydzieło architektury, dominował nad krajobrazem ogrodu. Zaprojektowany w stylu barokowym, emanował przepychem i wyrafinowaniem. Jego imponująca fasada, ozdobiona misternymi rzeźbami, zdradzała bogactwo kryjące się w jego wnętrzu. Wnętrze pałacu było równie imponujące. Misternie zdobione żyrandole oświetlały ogromne sale balowe, a wypolerowane podłogi odbijały delikatny blask świec. W suficie zdobiły kunsztowne freski przedstawiające sceny z mitologii i historii Polski. Każde pomieszczenie, od wielkich salonów po prywatne komnaty, mówiło o czasach, gdy królowała elegancja i wyrafinowanie. Ogród Saski, zaprojektowany w stylu francuskim, doskonale komponował się ze splendorem pałacu. Geometryczne trawniki, otoczone starannie przyciętymi żywopłotami, tworzyły wrażenie porządku i harmonii. Fontanny, których woda skrzyła się w słońcu, dodawały odrobinę fantazji i spokoju. Ogród Saski i Pałac Saski to nie tylko architektoniczne cuda. To również miejsca, w których tworzyła się historia i rodziły legendy. Ściany pałacu były świadkami niezliczonych spotkań polskiej elity, a ich rozmowy kształtowały losy narodu. Wśród wybitnych postaci, które zaszczyciły pałac swoją obecnością, był młody Fryderyk Chopin. Jako uczeń Liceum Warszawskiego, mieszczącego się w murach pałacu, Chopin spędzał niezliczone godziny na odkrywaniu ukrytych zakątków ogrodu. Spokój otoczenia, delikatny szelest liści i melodyjny plusk fontan inspirowały młodego kompozytora. To właśnie w tych ogrodach zaczął rozkwitać muzyczny geniusz Chopina, a jego melodie oddawały esencję polskiego ducha i romantyzmu. Wiele lat później, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Pałac Saski zyskał nową rolę. Stał się siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a jego najsłynniejszym mieszkańcem był marszałek Józef Piłsudski, ojciec niepodległej Polski. Wybuch II wojny światowej rzucił ciemny cień na Warszawę, burząc spokój miasta i na zawsze odmieniając jego oblicze. Ogród Saski, niegdyś oaza spokoju, stał się polem bitwy. Gdy siły niemieckie zaatakowały Polskę, Warszawa znalazła się w stanie oblężenia. Pałac Saski, symbol polskiej dumy i odporności, stał się celem ataków.
Bomby spadały na miasto, obracając budynki w gruzy i rozdzierając tkankę życia Warszawy. Pałac Saski, niegdyś świadectwo polskiej myśli architektonicznej, nie został oszczędzony. Jego majestatyczna fasada rozpadła się pod naporem nieustannych ataków, a jego bogate wnętrza obróciły się w popiół. Odcinek 5. Powstanie z ruin. Feniks z kamienia. Pomimo zniszczeń, duch Warszawy nie został złamany. Jeszcze gdy miasto leżało w gruzach, powstawały już plany jego odbudowy. Ogród Saski, niegdyś symbol barwnej przeszłości Warszawy, stał się punktem centralnym odrodzenia miasta. Zadanie, jakie stało przed mieszkańcami, było ogromne. Pałac leżał w ruinach, a jego niegdyś wspaniałe sale skrywały się pod tonami gruzu. Jednak niezrażeni mieszkańcy Warszawy z niezachwianą determinacją podjęli się tego wyzwania. Cegła po cegle, kamień po kamieniu, rozpoczęli żmudny proces odbudowy swojego ukochanego miasta. Odcinek 6. Odkrywanie sekretów. Skarby pod powierzchnią. Odbudowa ogrodu Saskiego i Pałacu Saskiego nie była jedynie aktem odbudowy. Była to praca archeologiczna o ogromnym znaczeniu historycznym. Podczas oczyszczania gruzów robotnicy odnaleźli prawdziwy skarb artefaktów, z których każdy stanowił namacalne połączenie z przeszłością Warszawy. Fragmenty ceramiki, monety z minionych epok i pozostałości przedmiotów codziennego użytku pozwoliły nam zajrzeć w życie tych, którzy wieki temu przemierzali te tereny. Do najbardziej niezwykłych odkryć należały pozostałości bogatych wnętrz pałacu. Misterne sztukaterie, fragmenty fresków i kawałki marmurowej posadzki, choć zniszczone, świadczyły o świetności, jaka niegdyś cechowała Pałac Saski. Każdy artefakt, starannie skatalogowany i zakonserwowany, dodawał kolejny element do układanki, pomagając w odtworzeniu pełniejszego obrazu przeszłości. Odcinek 7. Długa droga do odbudowy. Droga do odbudowy jest długa i żmudna, wymagająca nie tylko nakładów finansowych, ale także głębokiego zrozumienia przeszłości. Architekci i historycy analizowali stare fotografie, plany i dokumenty historyczne, starając się, aby każdy detal odbudowy był wierny oryginalnemu projektowi. Odbudowa ogrodu Saskiego i Pałacu Saskiego to proces ciągły, świadectwo niezłomnego ducha Warszawy i jej mieszkańców. Podczas gdy niektóre fragmenty zostały pieczołowicie odrestaurowane do dawnej świetności, inne nadal są w trakcie prac. Rytmiczny stukot młotów i warkot wiertarek rozbrzmiewają w powietrzu, tworząc symfonię odrodzenia i odnowy. Odcinek 8. Pamiętając przeszłość, kształtując przyszłość. Ogród Saski i Pałac Saski, choć naznaczone bliznami wojennymi, stanowią